powiedziałbym, że jeśli cokolwiek kiedyś ci się nie udało w życiu, znajdziesz coś w tej książce dla siebie. Co więcej, książka jest w duchu przeciwstawnym do obecnego trendu coachingu, mentoringu, trenerstwa i tego, że wszyscy musimy osiągać sukces i że sukces jest wyznacznikiem, miarą naszego szczęścia, a tak nie jest. Proszę, nie oceniaj po okładce. Kup jeszcze dziś. Ten ślimak nie ocenia. Moja mama zabawnie określa tą książkę jako nieporadnik. I szczerze przyznaję, że porady w niej zawarte nie zmienią twojego życia. Finalnie to nie porady zmieniają twoje życie, ale to sposób życia, jaki wybierasz, wpływa na zmiany, które w nim zachodzą. Na okładce napisany jest poradnik. I nomen omen może się zdarzyć, że po przeczytaniu tej książki poradzisz sobie lepiej z wieloma rzeczami. Jeden nieudacznik dzięki niej może stać się trochę bardziej udacznikiem. Link, gdzie można kupić, w opisie, a pod nim link, w którym możecie przeczytać pierwsze strony. Ten ślimak nie ocenia.